My Little Pony, mój kucyk pony, numer czerwcowy, pożeracze jabłek. Tego dnia Applejack obudziła się o wschodzie słońca i od razu podbiegła do swojego sadu. Dzisiaj zasinam jabłkowe żniwa. Zawołała z radością i kopnęła w jedną ze swoich jabłonek. Ale wszystkie jabłka, które z niego spadły, okazały się zgniłe. Farmerka od razu domyśliła się, co się stało. Natychmiast wezwała na pomoc przyjaciółki i opowiedziała im o pladze wampi-nietoperzy, które niszczą jej owoce. Musimy pozbyć się tych szkodników, żeby nie zjadły specjalnego jabłka, które hoduje na konkurs produktów rolniczych. Jednak Fluttershy stanowczo zaprotestowała. Ale nie możemy ich tak po prostu wyrzucić. Wytłumaczę im, że to jabłko jest dla siebie bardzo ważne, a wtedy na pewno zostawią je w spokoju. Niestety, grzeczna prośba na nic się nie zdała i Fluttershy została ostrzelana przez złośliwe stworzenia jabłkowymi pestkami. One są okropne! Zawołała z niesmakiem Rarity. Ale to jest ich pożywienie. Broniła ich Fluttershy. Może wydzielimy im część sadu, gdzie będą miały dość swoich jabłek? One plują pestkami, więc po pewnym czasie będziesz miała jeszcze więcej jabłonek. Zaproponowała. Nie ma mowy. I tak zapanujemy nad nimi. Co? Tak nie zapanujemy nad nimi. Zniszczą cały sad. Nie chciała słuchać Drunken Jack. Babcia Smith opowiadała, że kiedyś już tak się stało. Wtedy Twilight Sparkle przyszedł do głowy pewien pomysł. Istnieje zaklęcie, które pozwoli nam ocalić sad. Musimy tylko zwabić wampi nietoperze na jedną z jabłonek. Wtedy Fluttershy pośle im swoje czarodziejskie spojrzenie, a ja rzucę na nie zaklęcie. Super! Ucieszyła się Applejack, choć Fluttershy nie była zachwycona tym pomysłem. Zahipnotyzowała wampi nietoperze, a zaraz potem Twilight rzuciła na nie zaklęcie. Ura, to działa! Cieszyły się przyjaciółki. Jednak następnego dnia okazało się, że jabłka nadal gniją. Dziwne. Zaklęcie działa, więc ktoś inny musiał niszczyć owoce. Musimy się dowiedzieć, kto to taki. Postanowiła Twilight. Gdy zapadł w zmrok, przyjaciółki ukryły się w sadzie, aby schwytać złoczyńcę na gorącym uczynku. Nagle między drzewami pojawił się czyjś cień. Orła cień. Masz tu dalej, no. A, to jest dalej, okej. Była to Fluttershy, przemieniona w wampira kucyka. I to ona wysysała miąższ z jabłek. Przykra sprawa. Przyjaciółki nie były w stanie ściągnąć jej na ziemię. Przestań! Nie sycz i złaź tej gałęzi i to już! Krzyknęła Rainbow Dash. Twilight, co się stało z twoim zaklęciem? Zastanawiała się Rarity. Zaklęcie musiało zadziałać na nietoperze, ale odbiło się od nich i wampirze cechy przeszły na Fluttershy. Teraz trzeba odwrócić zaklęcie. Wyjaśniła Twilight. To na to czekamy, ratujmy ją! Pisnęła dosłownie Pinkie Pie. Aby to zrobić, przyjaciółki musiały schwytać Fluttershy. Okazało się, to jednak bardzo trudne. Musimy ją jakoś zwabić. Najlepiej na moje specjalne jabłko. Wpadła na pomysł Applejack. Zaraz potem nacięła jabłko i gdy tylko spłynęła po nim kropelka soku, Flutter Vampir natychmiast nadleciała. Przecież to jest rodzaj męski, no ale chuj. Kucyki tylko na to czekały. Złapały się w pułapkę z luster odbijających jej spojrzenie. Teraz Twilight mogła wreszcie odczarować zahipnotyzowaną przyjaciółkę. Po tych wydarzeniach Applejack zgodziła się, aby wydzielić w sadzie rezerwa dla niewinnych wampi nietoperzy, aby miały pod dostatkiem własnych jabłek. Przepraszam, Fluttershy, że ci nie zaufałam. Miałaś rację. Powiedziała farmerka.
Niech sobie jedzą, ile chcą i plują pyskami do woli. Im więcej pesek, tym więcej jabłoni i soku jabłkowego dla nas wszystkich. Cieszyły się przyjaciółki. Ja.